Jest miasteczko na tej ziemi, małe, skromne, jak ich wiele. Rynek, szkoła, parę ulic i dom blisko przy kościele. W domu tym na pierwszym piętrze, gdy maj ciepły pachniał bzami, po raz pierwszy na świat spojrzał mały Karol, orkiem zwany. Ręce taty go nosiły, oczy brata doń się śmiały. Mama zaszeptała czule, Loluś będzie kij wspaniały. La, la, la. Wojtyła, papież z Polonii. Osoba znana, bardzo wybitna. Kanonizację już ma w swej dłoni. Czy wiesz, kim jest ta postać zaszczytna? To Karol Wojtyła, papież z Polonii. Jan Paweł II to jego imię, które uwielbia każdy na świecie. Lubił wycieczki po naszych Tatrach i kochał barkę, dobrze to wiecie. Słynne są jego kremówki papieskie. Podróż traktował jako przygodę. A dla ojczyzny z tęsknoty wielkiej napisał do Sosny Polskiej odę. Uwielbiał teatr i polską młodzież. Jego osoba w pamięci zostanie. Zmarł w 2005 roku 2 kwietnia, wieczorem, w Watykanie. Lecz kto nad swoją ojczyzną czuwa i świętą ręką nas wszystkich broni? Ja wam odpowiem na to pytanie. To Karol Wojtyła, papież z Polonii. Biały pierzyn ciemną drogą idzie pośród chmur. Słyszy, jak planeta Ziemia modli się o cud. Tęsknota dziękczy, jak przesyt was. Wszystkie rury świata twoje są. Bo nie zastąpi ciebie nikt. Do światła otworzyłeś
się co zniknąłem. Los był ciężki jak dla niego, ból i cierpienie po stracie bliskiego, a on w obłok wzrok unosił, Boga o opiekę prosił. A gdy przybył do Krakowa, błogosławił go i żartował, wierni radość okazali i barkę mu zaśpiewali. Tak, kiedy stanął na brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim. Było i serca słów Bożych prawdą. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są ręce gotowe do pracy z Tobą i czyste serce. A gdy został już kapłanem, służył wiernie swem Bogu. Uśmiech z twarzy mu nie znikał, do parafian się uśmiechał. Gdy Rzym został bez papieża, kardynałów doń wezwali, by naradą swoją wspólną jego następcę wskazali. Na konklawę się zebrali, papieża dać obiecali, aż 3 razy głosowali i Wojtyłę Polaka wybrali. Matka Boska go chroniła i od kuli Aliakcy płaszczem swoim osłoniła. Z Duchem Świętym pielgrzymował, każdą ziemię ucałował, Ewangelię wszędzie głosił, o modlitwę tylko prosił. Ciężko pracował i studiował, w wolnych chwilach nie próżnował, czy to książki pisał wiersze, na kremówki chodził pierwsze. Serce, Boże prawo. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś
Zamknął swe powieki i cały świat się łzami zalał. Teraz módlmy się do Niego, do Jana Pawła II, świętego.